Siema wszystkim, z tej strony Souli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam, jak zmniejszyć sobie ping do zera w nowym rozdziale drugim sezonu trzeciego. Mam nadzieję, że odcinek ci się spodobał, pamiętaj, aby zostawić subskrypcję, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, jeżeli ci pomogłem. Ponadto przypominam o moim kodzie w sklepie, czyli Souli, będzie bardzo miło, jeżeli go wpiszesz, ja już nie przedłużam i zapraszam cię do oglądania. Dobra, więc pierwsze co musimy zrobić, to wpisujemy sobie optymalizacja i w tym miejscu powinno wam wyskoczyć optymalizacja dostarczania i wchodzimy sobie w to. Oczywiście będę to pokazywał wszystko na Windowsie 11, już mam 11, ale jestem pewny, że na 10 wygląda to praktycznie tak samo, bo pamiętam kiedyś też się w to bawiłem. Więc dobra, więc co musimy tutaj zmienić, to jest jedyna rzecz, to jest po prostu zaznaczamy sobie w tym miejscu procent zmierzonej przepustowości i dajemy sobie te dwa checkmarki i dajemy wszystko na 5%, to po prostu zmniejszy wasze wykorzystanie internetu w tle na pobieraniu aplikacji czy tam aktualizacji różnych. Więc jeżeli to już wszystko ustawicie, to możecie stąd już całkiem wyjść. No i teraz wbijamy sobie do menedżer urządzeń. No jeżeli wchodzimy już tutaj, to musimy znaleźć swoją kartę, kartę sieciową. I żeby ją znaleźć, żeby się dowiedzieć, która stąd jest wasza, klikamy sobie na klawiaturze Ctrl, Shift, Escape. Powinno wam wyskoczyć menedżer zadań wtedy. Klikamy sobie na wydajność i w tym miejscu klikamy sobie na Ethernet. No jeżeli klikniecie sobie ten na Ethernet, tutaj w tym miejscu macie nazwę swojego internetu i wychodzimy sobie stąd i już wiecie, który to jest i klikamy sobie na niego prawym. Właściwości, zaawansowane i w tym miejscu ja pokażę wam każde ustawienie, jakie tutaj mam i ustawcie sobie je dokładnie tak samo i wtedy wszystko będziecie mieli dobrze ustawione, więc teraz od razu pokażę. Za wszystkie ustawienia, więc jeżeli to już ustawiliście, to musimy sobie teraz wejść na Chroma i w tym miejscu wpisujemy sobie TCP Optimizer. Jeżeli to wpiszemy, to od razu sobie to pobiorę i pokażę wam, jak to pobrać, żeby nie było, że jakiś daje wam dziwny program, którego ja sam nie pobieram, więc pobieram sobie go teraz, żebyście widzieli, dajemy sobie zachowaj oczywiście i włączamy go. Jak widzicie, nie możecie go włączyć, jeżeli nie włączycie go za pomocą administratora, więc ja wyłączę sobie to, tylko musicie samo całe odpalić, może to wyłączę menedżera zadań. Także nie włączajcie tego bez, o już się włączyło sam, ale nie włączajcie tego bez administratora, ponieważ on nie zadziała. Więc ja sobie wejdę w pobrane i po prostu tu włączę. Otóż jako administrator klikamy tak oczywiście i mamy teraz włączone, musimy tylko poczekać, żeby nam się załadowało. No jeżeli już się nam załaduje, to oczywiście możemy sobie już wyjść z tej przeglądarki, bo nie będzie nam do niczego potrzebna. I teraz wybieramy sobie tutaj swoją, jak widzicie, swoją, po prostu swoją kartę. No i teraz ustawiamy wszystko to, jak ja wam powiem, więc nie klikamy sobie current, tylko dajemy sobie na optimal, żeby wam wszystko zastosowało tak, jak powinno być. I teraz klikamy sobie custom. I teraz uwaga, ustawcie wszystko to, co ja, ponieważ ja wam pokażę teraz najlepsze ustawienia właśnie co do tego wszystkiego w tej aplikacji. Więc od razu dajemy sobie to na maksa, niezależnie jaki macie internet, dajemy sobie to na maksa. Następnie wybieramy sobie tutaj swoją kartę i teraz lecimy z tej strony, więc tutaj ma być normal, tutaj disabled, kubik, enabled, enabled, tutaj mamy TTL i tutaj ma być 64, jeżeli nie macie tak ustawionego, następnie EECN i tutaj ma być wszystko wyłączone, jak widzicie to też wyłączamy, tutaj mają być 4 wyłączone i tutaj ma być timestamps, ma być także wyłączone. Disabled, ok. No i klikamy sobie, zanim klikniecie apply, to klikamy sobie jeszcze na advanced settings i w tym miejscu wpisujemy sobie dokładnie to samo, co wam teraz pokażę. Więc od góry idąc sobie wpisujemy sobie 10, następnie wpisujemy sobie niżej, wpisujemy także 10. Tutaj będzie 4, 5, 6 i 7. Jeżeli to już zrobiliście, to klikamy sobie max syn retracing stores, tutaj będzie 2 i tutaj będzie disabled. I teraz RTO. I tutaj ma być 2000 i resztę zostawiamy minimum tak jak jest, czyli 300. Następnie w tym miejscu i tutaj musimy sobie wpisać disabled FFF, w tym miejscu musi być zaznaczone. To będzie tutaj, tego nie ruszamy na górze, quality server nie ruszamy, jednak tego mi się pomyliło. System responsiveness, tutaj ma być w tym miejscu 20 default.
Następnie TCP ask frequency, tutaj ma być disabled 1. Następnie no delay ma być disabled. I tutaj ma być enabled 1, a tutaj ma być też disabled 0. Dobra, następnie mamy large system cache i tutaj zostawiamy na 0 default. I tutaj już zostawiamy, nic więcej nie ruszamy. Klikamy sobie apply changes. Ja już tego nie będę robił, ponieważ wtedy musicie zrestartować komputer i ja tego nie będę teraz robił, ale jeżeli to ustawiliście, to zostawcie to otwarte, dokończcie oglądać cały poradnik, który wam teraz pokazuję i po prostu kliknijcie sobie potem apply changes. Ja tego nie będę klikał, bo tak jak mówię, wali mi to po prostu i tyle. Też pamiętajcie, że jeżeli wam to jakieś zrobi problemy z internetem czy coś, to włączamy sobie to jeszcze raz jako administrator, jeżeli to wam jakiekolwiek zrobiło problemy z internetem, i zaznaczamy w tym miejscu Windows Default i to wam wszystko naprawi. Jeżeli coś było lepiej niż po moich ustawieniach, to po prostu klikamy sobie Windows Default i to wam wszystko naprawi. Więc jeżeli już to zrobiliśmy, możemy sobie teraz przejść do ustawień jeszcze w sieci, więc na Windows 11 klikamy sobie tutaj w tym miejscu prawym i ustawienia sieci i internetu. Następnie przechodzimy sobie do zaawansowane ustawienia sieci i tutaj klikamy sobie więcej opcji karty sieciowej. Teraz wywali nam takie okienko. Na Windows 10 tak samo to wygląda, możecie wpisać opcję karty sieciowej, też powinny wyskoczyć na Windows 10. Więc klikamy sobie na swój internet prawym, klikamy właściwości, oczywiście za pomocą administratora, i znajdujemy tutaj protokół internetowy w wersji 4 TCP/IPv4. Klikamy sobie na to właściwości i w tym miejscu będziemy mieli dwa serwery DNS, które możemy wykorzystać. Jeżeli pierwszy będzie dla was działał lepiej, to zostawcie pierwszy, jeżeli drugi będzie działał dla was lepiej, to zostawcie drugi. Więc klikamy sobie tutaj w tym miejscu i wpisujemy sobie dokładnie to co ja, czyli na górze 8, 8, 8 i 8. I niżej oczywiście wpisujemy 8, 8, 4 i 4. Możecie wykorzystać ten DNS, bądź jeżeli on nie będzie dla was dobrze działał, to możemy sobie użyć także innego. I inny to będzie 4 jedynki na górze, czyli 1, 2, 3 i 4. A tutaj będzie 1, 0, 0 i 1. No i tutaj klikamy sobie OK. Ja tego nie będę klikał, ponieważ ja mam ustawiony swój jakby automatyczny, więc nie potrzeba mi tego, więc możecie sobie kliknąć tam 4 ósemki albo 4 jedynki. Jeżeli to już wszystko ustawicie, to było na tyle dzisiejszego poradnika. Mam nadzieję, że wam się podobało. Chciałem zrobić taki krótki poradnik, który faktycznie wam pomoże, nie będzie wam zajmował dużo czasu, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Siema!